Orze Łódź, start Gniezno. Dziś nie będzie wierszyka, proza życia utyka. A jednak. Darku, czy ten mecz to zakończenie poetyckie sezonu, czy jednak dramat? Abstrahując tutaj od tego dziwnego wierszyka zwykłego. A może sen nocy letniej? Na pewno pożegnanie lata. Pożegnanie, czytaj, sezonu oczywiście, jeśli chodzi o drużynę gnieźnieńską i łódzką. Łódź, która można powiedzieć trochę te play-offy przegrała czasami ze swojej, no nie frasobliwości, ale przez rządzenie losu, czasami przez sędziowanie, które tu i ówdzie, jak pamiętamy, niekoniecznie wyszło na korzyść tego zespołu. Natomiast pięknie przegrywali, trochę tak po toruńsku, nawet ładniej niż Toruń przegrywali, można powiedzieć. Nie ma chyba takiego odpowiednika. Zielona Góra, o, przegrywali jak Falubas, czyli do 44. No a Gniezno, chociaż Glanie to może srogie nie jest, ale 52-38 to jednak jakieś tam manto jest, ale to i tak jest drugi najlepszy w sezonie wyjazd. No właśnie, tak sobie myślałem o tym, jaką może nie nienawiścią pała, i teraz nie będzie nazwisk, ale Adam do Jakuba, ale przecież bardziej do sędziego pewnie, ale jakby od tego się zaczęło. Mhm. Ale jednak jak porównałem sobie średnie biegowe zawodników Orła, to jednak troszeczkę im pospadały w porównaniu do tego zeszłego sezonu, więc tak zwalać na jakiś tam jeden bieg faktycznie, który mógł im dać dodatkowe punkty i awans do play-offów, to chyba trochę jednak nad wyraz można powiedzieć takie łagodne podejście do samooceny. Więc jak porównałem sobie na przykład taki Kościuch, to był spadek o prawie 0,1. Nowak od 1,531 na spadł na ten właśnie poziom z 1,807, więc sporo. Także nawet jedyny chyba tak naprawdę to Oskar Pfeiffer, który w Gnieźnie z drugiej strony jechał na równo. Dobry save. I też jakby można powiedzieć trochę tej Łodzi chciał pomóc, bo spadek jego średni to 0,016, ale jednak nie udało się. No jednak się nie udało, jednak Oskar Pfeiffer wiedział, że... można powiedzieć, odwróciłem odpowiedź. Nie, ale dobrze, podziwiałem właśnie twoje te Himalaje, przez które się tam próbowałeś przetargać w tych podziurawionych butach, ale ci się udało. Nie, no oczywiście, że z drugiej strony, wiesz, no były wygrane mecze z Gdańskiem na przykład, chociaż tam nie było bonusa, to jednak 45-44 na wyjeździe, tak? Z Rybnikiem to zrobili też w niepełnym wyniku 45-43. Ale rzeczywiście Łódź to była taki zespół, który, nie pamiętam na którym miejscu go typowaliśmy, Patryku, ale chyba to nie było wysokie strasznie miejsce. No Łódź miał walczyć z Krosnem o utrzymanie. Tak, siódme miejsce, to masz rację. Nie, ósme, przepraszam. To był zespół, który typowaliśmy na spadek. Tarnów był wyżej, niż się okazał być. Mm. Natomiast powiedzieliśmy sobie, że Krosno może gdzieś tam, no może nie tym swędem psim, ale jakimś tam uda im się. Oczywiście to była gadka, która potem została, czy sens jej był potwierdzony po pierwszym meczu Krosna z Rybnikiem, kiedy okej, jeżeli już, to musi coś w przyszłym, to musi drgnąć, ale nie, że Musialaka nagle zakontraktują, ale do brzegu. Łódź to był zespół, któremu mimo wszystko kibicowałem, bo było sporo tutaj potencjału. Bardzo średni sezon miał ten, który dzisiaj tak naprawdę był drugim najlepszym zawodnikiem meczu, czyli Aleksander Łoktajew, który ogólnie sztos dzisiaj pokazywał i na rozkładzie miał najważniejszych, bo i Lachtiego dwukrotnie, i dwukrotnie Oskara Pfeiffera, i Peter Kildemand został pokonany przez niego, i Fredrik Jakobsen. I tak naprawdę tylko ten bieg piąty, przegrana. Jedyny trójkowicz tak naprawdę z całego, no tak, zespołu Gniezna. Oczywiście, oczywiście. I to był zawodnik, który też pamiętamy miał no, czkawkę w środku sezonu, czy można powiedzieć pod koniec pierwszej tak naprawdę i na przełomie pierwszej i drugiej rundy, tak, od 6 do 9 meczu, który pojechali, ale generalnie pokazywał potencjał, z tego co wiem ma zostać. Brady Kurz to był tak naprawdę chyba z Luke'em Beckerem,
to byli najrówniejsi zawodnicy i chyba w tym meczu pokazali, że na właśnie Łoktajewa, Bekera i Kurcu, na Łoktajewie, Kurcu i Bekerze powinni opierać budowę składu w przyszłym roku. Jeśli uda im się oczywiście ich utrzymać, szczególnie tego Bekera, Amerykanina, nie? Który takim jest rozchwytywanym kąskiem ostatnio. No mówi się o bardzo ciekawych nazwiskach, przede wszystkim na sportowych faktach, więc nie wiem, jak to tam traktować jako poważne plotki, ale jednak no, w ostatnim programie Parku Maszyn, nie naszym, tylko tym innym. Tym wrogim. Pan trener powiedział, że no jest jakiś zakus na to, żeby jednak powalczyć o tą Ekstraligę w przyszłym roku i te pieniążki jednak ich tam łechtają troszeczkę, więc będą starać się coś tam uknąć, jeśli chodzi o skład. Nie wiem, no, sportowe fakty mówią o Jarku Hampelu, o Przemysławie Pawlickim. Ciekawe nazwiska na pewno. Pytanie, czy zejdą na tą na ten jeden rok niżej, żeby potem awansować. Zobaczymy. Ale no, jakby to porównywać troszeczkę do tego zeszłego sezonu, to trochę z nieba do piekła i to obie drużyny, bo przecież tam wtedy rozwalił całą ligę Apator Toruń. Miał 29 punktów, a za nimi oczywiście mówię o no, jakby sezonie zasadniczym, na którym skończył się sezon tak naprawdę. Ostatecznie, ale potem był start gniezdo na drugim miejscu. 25 punktów, tylko 4 straty. I 22 Orzeł Łódź, więc to były czołowe drużyny z zeszłego sezonu, nie licząc tego już tak naprawdę można powiedzieć ekstraligowego od samego początku zespołu, jakim była Apator Toruń. Więc tutaj szóste, siódme miejsce, właśnie ten orzeł na szóstkę, jak to dzisiaj jest w tytule, to jednak troszeczkę chyba niskie loty tych obu zespołów. No tam na szóstkę z plusem można troszeczkę można powiedzieć, bo tam dwa bonusy chyba były jeszcze, więc rzeczywiście ten zespół ma potencjał. No problem, co zrobić tutaj z Krajową, o tym jeszcze podsumujemy w ogóle sezon Młodzi, nie, już się do tego tak strasznie garniemy, ale Norbert Kościół, który dzisiaj nie, chociaż początek zwiastował naprawdę coś fajnego, bo w pierwszym biegu było 5-1, gdzie zdobył dwa z bonusem, a potem wyszedł, no tak naprawdę wielki problem ze spasowaniem się, bo pokonał tak naprawdę tylko Kildemanda i Lachtiego, ale przegrał czterokrotnie z przeciwnikiem, z którym powinien był podjąć walkę. Mowa tutaj o Kildemandzie i Jakobsenie, bo nie wiem, Pfeiffer to jest zazwyczaj lider, ale to moim zdaniem Kościół i Pfeiffer mogą sprezentować fajne widowisko, są w zasięgu swoim. A Marcin Nowak, który ma niższą średnią od Norberta Kościucha, robi w tym meczu naprawdę świetny początek. Był kapitalny właśnie na rozkładzie. Oczywiście on pokonał tak naprawdę z nadwyżki to tylko tego Pfeiffera. Natomiast potem zrobił punkty tylko na juniorach, na juniorce i Sucheckim. Co to był za to zabieg? Moim zdaniem najlepsza ściganka, Mijanka. No dokładnie. I potem gaśnie bieg. I tak jest, gaśnie i nie ma tutaj pary na liderów. Marcin ma problemy w ogóle w tym sezonie z drugą częścią meczu. Zazwyczaj ma początek mocny, czy też przeplata te biegi. A tutaj go zabrakło i pytanie, co zrobić z tą dwójką. No na pewno też juniorzy są do wymiany. No Mateusz Dul dzisiaj nie pojechał, a wiadomo, że też są zakusy na tę Ekstraligę, bo pokazał się w tym sezonie, no co prawda średnia tylko 1,15, ale jest potencjał. A tutaj Sroka i Grygolec, ciężko mówić, no nie wiem, chyba że pójdziemy tu w rozwój, a nie w zbrojenie się na wszystkie możliwe sposoby. Znaczy w ogóle te wyniki, jakie osiągały te dwa zespoły w tym sezonie, świadczą o tym, jak znakomita była i no, nie wiem, czy była taka w historii kiedyś walka na zapleczu Ekstraklasy w Polsce. Oczywiście nie licząc Tarnowa, który o którym jeszcze będziemy mówić, ale na przykład ostatnie przecież wyniki, to przecież start u siebie z tymi, którzy teraz pretendują do awansu chyba najbardziej, czyli Ostrowem Wielkopolskim, których to właśnie pewnie dość pokonali u siebie 50-40. Więc naprawdę to wykręcił start. Z kolei Orzeł wcześniej zremisował z Ostrowem na wyjeździe w 45-45, więc też wyniki były ciekawe. Oprócz tego przecież Orzeł, tak jak mówiłeś, wygrał w Gdańsku. I też start u siebie z Rybnikiem, więc no, siódma drużyna, która naprawdę wygrywa
I też przecież oczywiście Gdańsk rozjechany u siebie, więc z trzema drużynami, które będą pretendowały dalej, bo są w playoffach do jazdy w ekstraklasie, te trzy zespoły zostały pokonane przez siódmą drużynę pierwszej ligi, więc naprawdę tutaj się działo tak, że no szkoda tylko tej Unitarnów, że nie dokoptowała do tej reszty i tylko ten jeden mecz wygrała, ale jak już wygrała, to już z mocnym przytupem i też robiła trochę strachu w Gdańsku w tej ostatniej kolejce. Paradoksalnie okazuje się, że choć Łódź na miejscu szóstym radziła sobie o wiele lepiej na wyjazdach niż Gniezno, dla którego te mecze nie u siebie były wielką piętą achillesową i dostawali tam, no mówię, dzisiejszy dzwoneczek to jest drugi najlepszy ich mecz. To, a oni zdobywali naprawdę koło tam 31 punktów i tak dalej. Natomiast paradoksalnie szósty zespół, czyli Łódź, nie zdobywa bonusa z Gnieznem, siódmym zespołem, bo przegrali aż 59-31. Natomiast rzeczywiście tutaj patrząc na zespół gnieźnieński, nie można być pewnym tego, że zostanie Oscar Pfeiffer, bo już tam mówi, że to będzie wszystko zależało od tego, jaki skład zostanie zbudowany i tak dalej. Czy też Oscar dostanie jednak szansę na zaplecze, czy też nie? Bo pytanie, jaki zespół polski będzie chciał mocnego seniora, bo na żadne U się nie łapie. Natomiast mimo wszystko, no tutaj Kildemand dzisiaj, Jakobsen, Lahti i Pfeiffer pojechali, można powiedzieć, takie typowe zawody, jeśli chodzi o wyjazd, bo robili właśnie, no zazwyczaj Kildemand ciutkę lepiej sobie radził na tych wyjazdach, jak jechał je. Nie mówimy tutaj o meczu w Bydgoszczy, ale w ogóle, ale Oscar Pfeiffer i Lahti to jest ogólnie ta średnia. Też, no, z drugiej strony Oscar, który pojechał kilka naprawdę fantastycznych meczy, on był tym liderem, też nie ustrzegł się wpadek, trochę miał problemów ze zdrowiem i tu rozumiem jego starania się o to, że on musi mieć partnerów być może nawet ciutkę lepszych od siebie, czy przynajmniej Gniezno nie może mieć Oscara Pfeiffera jako najlepszego zawodnika w zespole, bo to se Nevrati w tym roku tak nie było, mimo wszystko Lahti miał o wiele słabsze mecze, czy Kildemand od Oscara. No i okazuje się, że był dramat na wyjazdach, że nawet dwukrotnie u siebie przegrali. Raz w Cuglach z Bydgoszczą, Cuglach bydgoskich, natomiast z Rybnikiem też, o ile dobrze pamiętam, nie, z Krosnem to była przegrana. I tutaj pytanie, co zrobią z tym zespołem, jak to wszystko wywrócą. Zbyszek Suchecki bez treningu, w cudzysłowie, przyjeżdża, weteran, 36-letni, tak? 7? Jak to dzisiaj z tym kim pamiętam, Andrzej Huszcza był weteranem, jakiego pod 50. I trochę napsuł krwi, można powiedzieć, pan Zbyszek. Nie, no pewnie. Pan Zbysiu, który też swego czasu śmigał w Gdańsku, dzisiaj naprawdę się pokazał, szczególnie w pierwszym starcie, gdzie nawet prowadził przez pewien czas, potem przywiózł tą dwójkę i naprawdę tutaj wstydu nie ma, tym bardziej, że no, co gwarantowałby któryś z braci Pfeifferów, to tak naprawdę nie wiadomo, czy te cztery punkty by przywiózł. Z kuzyną, z dwoma ale bonusami. Tak, tak. Jakby nie było. Tylko ten ostatni bieg, można powiedzieć, mu nie wyszedł, więc naprawdę to było pozytywne. Lahti też, a propos tego, jak mówiliśmy już o tych średniach, też troszeczkę z tych wysokich swoich tonów z zeszłego roku opadł niżej. Nie dużo może niżej, ale jednak poniżej dwójki, bo miał 2,050, a w tym sezonie to jest 1,946. Kildemand, wiadomo, ten sezon porównywalny trochę z tym, co było w Gdańsku w zeszłym roku, ale jednak lepiej, a po tym, że miał te dzwony po drodze, to naprawdę dużo lepiej, jeśli już tak można porównywać te dwa sezony. Więc pytanie, jakie właśnie włodarze będą mieli plany na ten przyszły sezon? Myślę, że start jednak musi się budować. Łódź, jeśli utrzyma ten trzon, to może faktycznie walczyć. Chociaż też pewnie po tym po awansie będzie musiał się przemeblować znowu, ale jednak do awansu może jakieś kosmetyczne zmiany wystarczą, jakby na przykład tego Beckera, Kurca czy Oktajewa, tak jak powiedziałeś, zatrzymali. Więc zobaczymy, jak to się u nich ułoży. A ten sezon, no tak jak mówię, fajnie się oglądało tych kilka meczów ich, więc na pewno nie odstawali od tego poziomu tej pierwszej ligi i te mecze z nimi. No, poza tym może, że ten jednak start ostro wysoko i przegrywał
i tak troszkę samotnie na wyjazdach, to jednak u siebie się trzymał i to fajnie wyglądało. A Łódź, no Łódź, wiadomo, tak jak mówił właśnie pan trener, trochę sobie w brodę plują, bo mogli być dalej w grze, a nie są. Mogła się Łódź z Krosnem zamienić na stadiony i Krosno by już teraz tak nie zastanawiało się, po co awansowywać, chociaż to nie tor jest największym problemem, w sensie stadion, a skład i to, że jednak KSM choć rujnuje tych najlepszych i tych, którzy budowali fair swoje składy, to pomaga właśnie Beniaminkowi, ale nic z tego podobno nie będzie KSM-u, tak się mówi, nic. To tyle, jeśli chodzi o ten mecz, kochani. Zapraszamy, jeszcze jest jeden Gdańsk-Tarnów, ale oprócz tego pozostałe, które się odbyły, czyli Krosno z Rybnikiem i Bydgoszcz oczywiście z Ostrowem i też Grand Prix. No i oczywiście za chwilę wychodzi Ekstraliga. Znowu. Tak jest, trzymajcie się. Pa, pa.